Franciszek w sprzeczności z Janem Pawłem II. Franciszek powiedział w wywiadzie dla America Magazine.com, że nienarodzone dziecko jest żyjącą istotą ludzką, aczkolwiek nie powiedziałbym, że jest osobą, ponieważ to wątpliwe, jest istotą. Sean Ken, wiceprzewodniczący Amerykańskiej Ligi Życia, komentuje na łamach Catholic World Report.com 5 grudnia, że wywód Franciszka jest pozbawiony sensu, gdyż osobowość wynika z dwóch czynników – istnienia oraz posiadania duszy. Jan Paweł II napisał w Evangelium Vitae, że ludzka istota oraz ludzka osoba to terminy zamienne, a nowoczesna genetyka daje temu solidne podstawy. Od chwili poczęcia istnieje ustalona kolej rzeczy, determinująca, czym będzie żyjąca istota. Będzie osobą. W związku z tym, zdaniem Kena, odpowiedź Franciszka jest niezgodna z Evangelium Vitae w najbardziej bezpośredni sposób. Odseparowując istnienie od osobowości, Franciszek relacjonuje patologię pokroju niewolnictwa, Holokaustu, Hołomordu, aborcji, czy też ostatniej złotej myśli Kanadyjczyków, czyli eutanazji osób ubogich, wyjaśnia Ken. Franciszek gronił łzy przed kamerami. Franciszek gronił krokodyle łzy, modląc się za pokój na Ukrainie 8 grudnia podczas corocznej wizyty przy Kolumnie Maryjnej nieopodal hiszpańskich schodów w Rzymie z okazji święta niepokalanego poczęcia. Franciszek schylił się, nie mogąc wyruszyć z siebie słowa, a kiedy dotarł do słów modlitwy: chciałbym powierzyć Ci prośby ludu Ukrainy. Obecni zaczęli klaskać. Po dłuższej chwili ciszy Franciszek wznowił modlitwę od fragmentu, na którym poprzestał: o pokój, o który tak długo prosimy Boga. Franciszek nigdy nie uronił łzy z powodu brutalnej wojny ekonomicznej wszczętej przez USA i Unię Europejską przeciwko ludności Syrii, która pozostawiła miliony bez środków do życia. Co więcej, rażące jest to, że nawet z uwagi na Ukrainę papież praktycznie nie naciska na negocjacje pokojowe pomiędzy stronami konfliktu. NATO równa się USA i Rosję. Arcybiskup Schneider. Papież jest głównym autorem niedoli Kościoła. Masoneria zinfiltrowała Kościół, ale to duchowni, począwszy od papieża i na biskupach skończywszy, odpowiadają za obecną niedolę, stwierdza powyższe biskup Schneider w rozmowie nagranej 17 listopada. Schneider nawiązuje do krótkiego pontyfikatu poczciwego Hadriana VI, żyjącego w latach 1522-1523, który sprawował papieskie rządy w czasie reformacji, Schneider w protestanckiej deformacji. W 1523 roku Hadrian wysłał legata do zgromadzenia ustawodawczego Norymbergi, który, jak wszyscy przewidywali, potępi Marcina Lutra, jednakże legat stwierdził, że to stolica apostolska ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy. To był pierwszy raz w historii Kościoła i jak do tej pory ostatni, kiedy papież przyznał: my, papieże, kuria rzymska, jesteśmy głównymi sprawcami kryzysu w Kościele. Pozwoliliśmy, aby do tego doszło. Niedbale broniliśmy Kościoła, podkreśla Schneider. Biskup żywi nadzieję, że w przyszłości papież przyzna: dopuściliśmy niewłaściwych ludzi do wysokich stanowisk kościelnych, czyniąc kompromisy, a ci ludzie spustoszyli winiarnię i rzucili wiernych na pożarcie wilkom. Wolnomularze objęli wiele ważnych stanowisk, ale ostateczna odpowiedzialność spoczywa na papieżu i jego najbliższych doradcach, dodaje Schneider. Schneider skarży się, że szczerzy katolicy biskupi, atakowani przez oligarchiczne media, z reguły nie otrzymują żadnego wsparcia
od stolicy apostolskiej. W efekcie biskupi czują się zastraszeni, ponieważ wiedzą, że w razie czego Rzym wystawi ich do wiatru. Müller. Oligarchowie chcą ludzi niedojrzałych, bez własności prywatnej i wyznających zlepek religii. Niemiecki synod pragnie przepchnąć agendę rażąco sprzeczną zarówno z wiarą chrześcijańską, jak i z wizerunkiem człowieka, donosi kardynał Müller w wywiadzie dla Martina Lomana. Wszystko kręci się wokół ideologii homoseksualnej, zauważa Müller. Zamiast trzymać się krzyża chrystusowego, Niemcy wprowadzają homoseksualizm do swoich świątyń. To właśnie dlatego na niemieckich czy też rosyjskich kościołach wywiesza się flagi antykościelnych ugrupowań oraz ideologii. W każdym razie to, co jest złe z natury i destrukcyjne, nie może być upiększane, wyjaśnia Müller. Kardynał ostrzega przed chrześcijaństwem opartym na masońskim wizerunku człowieka, gdzie każdy wyznaje tego samego Boga, który się nie objawia, pozostając w ukryciu. Ten tak zwany architekt świata siedzi sobie na wysokości, nie wtrąca się w niczyje sprawy i nie wymaga od ludzi radykalnych zmian stylu życia. Faceci ubrani w zabawne fartuszki ustalają, jak opinia publiczna powinna postrzegać Boga. Ludzie niedojrzali raczą się etycznym pasztetem upieczonym z kilku mitów oraz pięknych opowieści, przyprawionym dozą chrześcijańskiej fantazji i niespodzianką rodem z poszukiwania wielkanocnych jaj. W tak kreowanym świecie oligarchowie wyśmiewają zwykłych ludzi. Powinni być szczęśliwi, nie posiadając nic. Kontrolujemy ich myślenie, ich język, ich styl życia. Są jak roboty, które muszą jakoś funkcjonować. Coś jak stado krów.